Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 19:35. Do zdarzenia zadysponowane zostało 5 aut strażackich. Ze zgłoszenia wynikało, że pali się hala, jednakże zastęp pierwszy, który przybył na miejsce, stwierdził, że palą się śmieci usytuowane obok hali. Z relacji właściciela wynikało, że spaliły się 4 kajaki, jeden rower wodny, jedna łódka, jak również z śmieci, które były wokół hali.